Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was w kolejnym Team of the Season, tym razem drugi tydzień i skład angielski. Tak on się prezentuje, bardzo, bardzo porządny skład. No i zaraz przyjrzymy tych graczy, których najbardziej chciałbym zdobyć. Jest ich tutaj praktycznie czterech, tych, za których oddałbym wszystko. Jest to zdecydowanie Van Persie, Gareth Bale, Eden Hazard i Petr Cech. To są moim zdaniem cztery najcenniejsze karty tutaj. Oczywiście Santi Cazorla i Gerrard 89 overall też są bardzo dużo warte, ale może przejdźmy po kolei. Z przodu mamy Suareza i Van Persiego. Dalej mamy na lewej pomocy Gareth Bale, w środku pomocy Juan Mata i Carrick. I tutaj mamy bardzo fajną sytuację, gdyż na prawej pomocy w Premier League oprócz Walcotta nie ma takiego dobrego skrzydłowego prawego ani prawego pomocnika. Może znaleźć się Ben Arfa, 5 gwiazdek trików, prawda? Valencia, szybki bardzo. Ale tutaj ta karta będzie kosztowała miliony, grube miliony. Dalej mamy Baines, Vertonghen, oczywiście Ferdinand, Zabaleta, no i Czech w bramce. Czech w bramce, totalny monster. Gdybym go trafił, to jest bramkarz praktycznie moim zdaniem nie do przejścia. Dalej na ławce rezerwowych mamy Begovicia, Williamsa, Gerarda, Santi Cazorle, Fellainiego, Mishu i Benteke. Benteke, srebrna karta, ogólnie taka zwykła. Tutaj mamy natomiast złotą 86 pace, 86 strzały, też naprawdę będzie mnóstwo warta, zwłaszcza, że jego srebrna karta tak dobrze się spisywała, no to ta złota będzie jeszcze droższa. Dalej, Zabaleta myślę, że będzie najtańszym tutaj piłkarzem i trochę słabo, że zawodnik z tak niskim przyspieszeniem został Team of the Season, no ale w Premier League spisywał się całkiem nieźle, więc dlatego i ma tą kartę. Vertonghen, myślę, że ten obrońca to będzie też kolejny nie do przejścia obrońca, środkowy obrońca z 77 przyspieszeniem, 90 obrony i 89 główek. Coś masakrycznego. No oczywiście Gareth Bale, nie muszę nikomu przedstawiać. I Robin Van Persie, 96 strzałów. Pewnie gdziekolwiek się piłkę kopnie, wszystko wpadnie. Tak więc te paczki będą od 19. Ci gracze będą w paczkach od godziny 19 i ja o godzinie 19 mam livestream, gdzie będę próbował znaleźć jakiegokolwiek z tych graczy. Jeżeli trafiłbym Van Persiego, Hazarda, Bale'a lub Czecha, myślę, że to byłby super dzień. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie na godzinę 19 do mnie na live. A to było już na tyle z tym Team of the Season. Jeżeli trafiliście kogoś, to piszcie w komentarze. Ja spadam, trzymajcie się. Na razie.